Halo, halo. Kręcę to od razu. Dosłownie pół minuty temu skończył się mecz Ligi Mistrzów. Jeden z lepszych, jaki widziałem. Nigdy nie kręcę takich vlogów po meczach jakiś specjalnie. Wiecie, ja tam na Facebooku mocno to przeżywam. Znaczy, przeżywam to... Ja cały chodzę teraz tego, ja nie wiem, czy to widać, ale to jest po prostu... Powiem wam, jak ja się cieszę, że Liverpool po prostu rozjechał Barcelonę. Po pierwsze... Znaczy, mówię rozjechał, bo mówię tak samo jak mówili fani Barcelony po meczu ostatnim na Camp Nou. Barca miała swoje sytuacje, miała ze 2-3 setki, ale świetna postawa Alissona, po prostu Alisson, jeden z, w ogóle, jeśli nie najlepszy zawodnik Liverpoolu. Zaraz po nim Wijnaldum, zaraz po nim Origi, w ogóle cały Liverpool. Van Dijk w 88 minucie bodajże. Kluczowa interwencja przeciął podanie Semedo po ziemi do Suareza. Matip, który zabrał piłkę Messiemu, który już sobie na lewą nogę zawijał w kontrze. I teraz przypomnijmy sobie strzał Dembele z Camp Nou, nie? No to boli na pewno, to na pewno boli. I na pewno boli Messiego, który było widać jak przeżywał to jeszcze na Camp Nou, że Dembele tego na 4 nie strzelił. I ja już na Facebooku skomentowałem, rzucę wam tego screenshota też na fanpage'u. Napisałem, że specjalnie zrobiłem tydzień temu tego screena. Jak ktoś napisał, gdzie jest ten wasz Liverpool w finale? Jak ktoś napisał po meczu na Camp Nou, to specjalnie zrobiłem wtedy screena, ja mówię, ty dziadu, jak oni wygrają to za tydzień, to ja wrzucam tego screena i będziesz się po prostu wstydził, nie? Jak ja się cieszę, po prostu. Jak napisałem już, że nawet oboje, nawet jakby Barcelona, chociaż wolałem oczywiście, żeby Liverpool przeszedł, ze względu na to, że Jurgen Klopp to jest dla mnie najlepszy trener na świecie. On przyszedł do Borussii, zrobił z niej potęgę, przyszedł do Liverpoolu i w ciągu 3-4 lat, nie wiem ile tam, on tam jest, Liverpool dwa razy dostaje się do finału Ligi Mistrzów, walczy z City o mistrzostwo Anglii, gdzie wcześniej Liverpool przez parę lat nie istniał. I on to robi z zawodników, którzy tam byli cały czas, ściąga tylko pewne wzmocnienia na pozycje. I do tego to nie jest tak, że Liverpool gra słabą piłkę. Oni grają i efektowną, i efektywną piłkę. To jest najlepsze. Oni w weekend grali trudne spotkanie z Newcastle prawie całym składem. Teraz grali z Barceloną bez Salaha, bez Firmino i bez Keity. I wygrali 4-0. A Barcelona, jej podstawowy skład odpoczywał przy ostatnim meczu ligowym. To jest po prostu... To jest to, co Klopp powiedział o nich, ale Klopp jakby on taką, czekajcie, trochę muzę ściszę, on taką filozofię sam trenuje swoich zawodników. On powiedział o nich, że oni, jedno co u nich uwielbia, oni nigdy się nie poddają. Ja teraz się jaram i nagrywam dla was, a ja rano mam maturę z angielskiego, ale no musiałem po prostu, jeszcze jak mi transmisję urwało, a patrzę na Facebooku, bo ja obserwuję oczywiście fanpage Liverpoolu i Barcelony, na fanpage'u Barce pojawił się, że 4-0 do Liverpoolu. Ja mówię, no kurde, akurat przegapiłem, muszę tą bramkę później zobaczyć. Wiem, że Origi strzelił. Origi też świetnie, świetnie się zastawiał przede wszystkim. W ogóle Henderson fajnie zagrał, bo Hendersona ja za bardzo nie kumam, ale zagrał dobrze. No Mane to już w ogóle nie wspomnę. Mane po prostu trzyma poziom, jest takim jakby... Jak to nazwać? No takim... trudnym rywalem dla każdego zespołu w obronie. No z każdym po prostu sobie daje radę. Kto by go tam nie krył. I cieszę się. I to jest to najważniejsze. Nieważne kto by przeszedł. Nawet jakby Barca strzeliła. To untemperowali po prostu tak nos kibicom Barcelonym. Ja wrzuciłem komentarz, bo ja oglądam, ja wszystko śledzę na Facebooku. Śledzę też przegląd sportowy. Wrzuciłem komentarz ze screenem właśnie i napisałem. Możecie sobie zobaczyć zresztą. Napisałem właśnie, no i co, gdzie są te komentarze, że Liverpool w finale, a gościu, o, jest jeszcze remis, jeszcze nic nie jest powiedziane, jeszcze nie ten, jeszcze zobaczysz co Liverpool zrobi, bo oni tak na Liverpool wołają, Liverpool. Okej, no to jestem ciekaw, gdzie jest teraz ten jego Liverpool. Właśnie przez takich kibiców Barcelony mnie tak triggerowało to, że po tej wygranej na Camp Nou, oni zamiast respektować to, że Liverpool postawił się, zagrał super i że fajnie zobaczyć taką rywalizację Barcelony na tle innego mocnego zespołu, albo inny mocny zespół na tle Barcelony, a oni, o, my jesteśmy najlepsi, nas się nie da pokonać, mamy Messiego. Okej, okay, macie Messiego, ale Liverpool ma Alissona, Liverpool ma zespół. Zauważcie jedną rzecz, była jedna taka akcja, która mi dała dużo do myślenia, jak oglądaliście mecz.
Wyszło czterech zawodników Barcelony na jednego obrońcę Liverpoolu, z czego trzech było obok siebie ustawionych. Ja mówię, a dobra, to po meczu, bo to było przy 1-0 w pierwszej połowie. I co robi Alba? Jest bliżej bramki, wycofuje do Messiego. Czaicie to? Ja na to spojrzałem, ja mówię, naprawdę? Co, wy bez niego nie potraficie grać? Co, tylko on umie strzelać bramki w tym zespole? Wiecie, no normalny gość nie gra do tego najbardziej cofniętego, tylko po prostu albo strzela, albo podaje komuś do boku do pustej. Wiecie, o co chodzi, bo on tam miał inne rozegrania, a Messi był całkiem z tyłu. I on do niego akurat zagrał, co spowolniło akcję, pan Matip się wrócił i jeszcze Messi mu wygarnął piłkę. I to jest to. Liverpool w tym momencie ma zespół i finał, jeżeli jutro Ajax wygra, finał Liverpool-Ajax, to będzie po prostu mistrzostwo świata. To już obojętne, kto tam wygra, naprawdę. Jak Klopp wygra, będzie genialnie, przegenialnie, w końcu nikt nie będzie mu zarzucał, że on nie ma żadnego trofeum. Jak wygra Ajax, no to wiadomo, no zespół tak naprawdę znikąd wcześniej, nie? Dobra, ja już trochę ochłonąłem, jestem ciekaw, czy żeście oglądali to spotkanie. Swoją drogą wrzuciłem tam na Facebooka, że w angielskim studiu w TNT komentował to spotkanie m.in. Steve Nash, taki rozgrywający z NBA kiedyś, którego zresztą sobie tu wyhaczę chyba w NBA, jak będę miał jakieś fajnej wersji okazję. Dobra. Idę, bo ja muszę iść spać, a to chyba nie zasnę po tym meczu. Masakra. Och. Napiszcie, co wy, jak wasze odczucia po tym spotkaniu. Oczywiście mówię, no ja nie mam nic do fanów Barcelony w normalnie, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Ja mam do tych, którzy twierdzą, że ich zespół jest niepokonany i po prostu jadą po każdym innym zespole, który gra z Barceloną. Bo na fanpage'u Barcelony jest dużo normalnych ludzi, ale są też tacy i po prostu i wszędzie są też tacy. I akurat ostatnio mi się tak rzucili, że mówię, no musi to Liverpool wygrać, żeby im pokazać, że to tak nie działa. Dobra, dziękuję wam za ten odcinek. Piszcie, co myślicie. Hej, hej.